Spółka jest w restrukturyzacji. My, jako HW Telekom w restrukturyzacji realizujemy całe postępowanie, które dzięki, dzięki sanacji doprowadziliśmy do realizacji pierwszego etapu współpracy z Huawei, zakupu z systemu DWDM. Zakończyliśmy pewien pierwszy etap współpracy, poznaliśmy się. To jest konsekwencją również działania poprzednich zarządów. Udało nam się to y, zrealizować. Teraz wchodzimy w nowy etap, y, w etap współpracy handlowej, y, gdzie liczymy, że będziemy partnerem sprzedażowym dla, dla Huawei. A. Wchodzimy w obszar współpracy technologicznej, gdzie będziemy się wymieniali doświadczeniami. Liczymy tutaj na właśnie doświadczenie, doświadczenie Huawei w rozwiązaniach technologicznych, obecnie najnowszych i najbardziej zaawansowanych, jak i również współpracy w zakresie finansowania działalności operacyjnej, ponieważ biznes infrastrukturalny charakteryzuje się bardzo wysokim kapeksem. Liczymy, że również ta współpraca, ten podpisany, List intencyjny, który do końca maja powinien zakończyć się umową, będzie przyczyną do tego, aby szybciej zrealizować propozycje układowe, które złożyliśmy na ręce, na ręce Rady Wierzycieli, jak i również do, do sądu. Są to wstępne propozycje układowe, które mają posłużyć, do, mają posłużyć do dyskusji i do negocjacji pomiędzy spółką a wierzycielami i wypracowaniu ostatecznych. Propozycji, które będą złożone ostatecznie do, do sądu, aby przeprowadzić zgromadzenie wierzycieli i żeby układ, a każde postępowanie sanacyjne kończy się układem, został pozytywnie zakończony. Współpraca z Huawei jest to współpraca, na którą bardzo liczymy. Jest to lider na rynku światowym w rozwiązaniach technologicznych. Dzisiaj na technologii budowany jest świat przed nami zmiana systemu z na 4G na 5G, przed nami współpraca machine to machine, internet otacza nas wszędzie, tak więc technologia, technologia, jeszcze raz technologia. Jako spółka, korzystając z takiego zaplecza badawczo-rozwojowego, jak i rozwiązań technologicznych, możemy zaoferować naszym kontrahentom bardzo wysoko specjalistyczne usługi, które liczymy i jesteśmy przekonani, że tym samym zwiększą nasze przychody.